Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Prezydent Andrzej Duda dziś po północy odebrał ślubowanie od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tych sędziów wybranych wczoraj przez Sejm przy protestach opozycji. Jak pan to ocenia jako polityk Platformy? Myślę, że mamy dokładnie z zaprzeczeniem tego, co było mówione w kampanii wyborczej. Pakiet demokratyczny wygląda tak, że w ciągu 24 godzin od wpłynięcia do Sejmu kandydatur już są przyjęte ślubowania od prezydenta Andrzeja Dudy. Dzisiaj każdy z członków Platformy Obywatelskiej, każdy z posłów musi stanąć na wysokości zadania i powiedzieć, że jest to pełzający zamach stanu. Aż tak? Tak uważam. Na czym polega ten zamach stanu, musimy, pana zdaniem? Dzisiaj wszyscy, i zresztą myślę, że to było wczoraj obserwowalne w Sejmie, gdzie nawet Kukiz 15 czuł się niekomfortowo z tą sytuacją. Wszyscy mówili i oceniali negatywnie tę sytuację. I każdy z nas, również z osób, które tutaj na dole są w miastach, powinni mówić głośno. Musimy dać temu opór. I co, będziecie organizować Komitet Obrony Demokracji w takim razie? Na pewno tak. No, dzisiaj mamy mniejszość w Sejmie. PiS ma większość, jest w stanie przeprowadzać w taki sposób, jak to robi ustawy i uchwały. Musimy starać się korzystać z innych narzędzi, ale oczywiście panie ten prezydencie, opór bardzo podobny, rośnie. Obdarli to z emocji. Bardzo podobne postępowanie koalicji rządzącej Prawa Platformy Obywatelskiej i PSL-u było wobec opozycji ówczesnej, czyli wobec PiS-u. Też głos opozycji nie był dopuszczany, też głosowano bardzo często szybko i zdecydowanie. Myślę, że panie redaktorze, każdy, który śledził politykę, mógł się przekonać, że nigdy nie było takiej sytuacji, że w ciągu 24 godzin przeprowadzano ustawy czy uchwały, czy unieważniano pewne decyzje podjęte przez Sejm. Zdecydowanie zupełnie inne standardy, myślę, że to Polacy widzą, miała koalicja PO-PSL niż dzisiaj rządzące Prawo i Sprawiedliwość. A dlaczego taki ważny jest dla was Trybunał Konstytucyjny? Dla nas i dla mnie osobiście jest bardzo ważne, żeby Polska dalej była ważnym podmiotem na arenie międzynarodowej. To, co się dzieje, to oczywiście problem z sytuacją wewnętrzną w Polsce, ale też problem z tym, że Polska zdecydowanie zawróciła, kiedy wcześniej miała rolę takiego motora Europy, stabilizatora Europy. Dzisiaj mamy sytuację, w której Polska tak naprawdę tę Europę próbuje odwrócić na zupełnie inne tory. Ja się bardzo obawiam, na jakie. Jakie to są to Trybunał Konstytucyjny chodzi? Chodzi o to, żeby ten system demokratyczny, który został wypracowany przez pokolenia, wywalczone, tak jak wczoraj mówiła o tym pani poseł Strycharska-Krzywonos, żeby ten system szanować, żeby każdy z polityków, który dochodzi do władzy, miał świadomość, jak ważne jest to, aby ten system szanować, bo jeżeli my tego nie będziemy szanować, to sami się po prostu osłabiamy. Dobrze. Panie prezydencie, o sprawach merytorycznych miasta, o spalarni w Szadułkach. Na jakim etapie jest przygotowanie do budowy spalarni w Szadułkach? O ile wiem, trwa wybór firmy, która wybuduje ją. Tak, dzisiaj przystąpiliśmy do tak zwanego dialogu konkurencyjnego, to znaczy rozmawiamy z 5 firmami, światowymi specjalistami w dziedzinie realizacji tego typu inwestycji. Przystąpiliśmy do rozmowy, w jaki sposób konstruować przetarg, aby ta spalarnia funkcjonowała w sposób jak najbardziej efektywny, ale też przystępny dla mieszkańców. Bo o co chodzi tak naprawdę w budowie spalarni? Spalarnia zamyka pewien system gospodarki odpadami na terenie miasta, ale też pozwala zbilansować w długiej perspektywie koszty. Mamy świadomość tego, że przez to, że będzie produkowała energię cieplną, tak? O to chodzi? Bardziej chodzi o to, żeby ustabilizować ten koszt w perspektywie kilkudziesięciu lat. Dzisiaj od 2016 roku na zakładach utylizacyjnych nie ma być prawa składowana tak zwana frakcja wysokokaloryczna. Coś z tą frakcją trzeba sprzedawać. Dzisiaj coś z tą frakcją trzeba robić. Dzisiaj sprzedaje ją się do cementowni. Natomiast jest to zależne od koniunktury gospodarczej. Spalarnia daje taką stabilizację. Wiemy, za jaką cenę przez szereg lat mieszkańcy mogą oddać śmieci na bramie, co bezpośrednio przekłada się na kieszeń mieszkańca, bo chodzi o to, ile zapłaci ostatecznie mieszkaniec w opłacie za śmieci. Wspomniał pan o mieszkańcach. Udało wam się przekonać mieszkańców okolicznych do tej inwestycji?
Chyba nie do końca. Ja myślę, że ten proces to jednak jest proces modelowy. Myśmy zaangażowali również w przypadku związanym z działalnością Zakładu Utylizacyjnego Odorów mieszkańców, przedstawicieli mieszkańców, zaangażowaliśmy w tak zwaną Radę Interesariuszy. I to ta Rada Interesariuszy wypracowała rozwiązanie, narzędzie, w jaki sposób będziemy przeciwdziałać tym odorom. Będziemy budować zadaszenie po to, żeby ten kompost, który dojrzewa, nie wydalał tych odorów. Stąd wydaje mi się, że właśnie taki dialog, gdzie pokazujemy, że owszem, różnimy się, dyskutujemy o różnych rozwiązaniach, pomaga dojść do najlepszych rozwiązań. Pytanie bardzo proste, odpowiedź pewnie bardzo trudna. Szczadłki nie będą już śmierdziały? Myślę, że na pewno będzie docelowo ten zapach zminimalizowany. Mamy świadomość tego, że jest to działalność, która ma wpływ na najbliższe otoczenie. Są dwa rodzaje odorów. Odory związane z odzyskiwaniem gazu, taki zapach słodki, i odory związane z samym kompostem. I dzisiaj pracujemy nad tym, żeby ten najbardziej uciążliwy zapach związany z kompostem ograniczyć. Mm-hmm. Z jakich gmin będą zwożone odpady do tej spalarni? To jest 5 zakładów utylizacyjnych, w sumie 160 tysięcy ton rocznie. Tak naprawdę w Gdańsku przyjmujemy znowu rolę metropolitalną, przyjmujemy rolę projektu wojewódzkiego, tak? Bo to trzeba głośno mówić, że spalarnia to jest projekt wojewódzki. Gdańsk jest w tym przypadku liderem. Ważne, żeby ona się opłacała, to musi być rzeczywiście duża masa tych odpadów. Tak, bo ważne, trzeba powiedzieć, dlaczego tak jest akurat w Gdańsku, panie redaktorze. Myślę, że to warto powiedzieć, dlatego że w Gdańsku mamy system, w którym maksymalnie segregujemy śmieci. Znaczy, po pierwsze jest oczywiście segregacja u źródła, ale po drugie mamy sortownię. Na spalarnię trafia już ta frakcja jedynie pozostała. To znaczy, że idziemy zgodnie z dyrektywami europejskimi i staramy się jak najwięcej odzyskać, zanim spalimy. Stąd potrzebny jest odpowiedni wolumen, czyli odpowiednia ilość ton z różnych zakładów po to, żeby to spalanie się opłacało. Okej, sobie wyobrażam ilość samochodów, które zaczną jeździć dodatkowo na węzeł Szadułki, to on zostanie zablokowany. Tam konieczna jest przebudowa szybka tego węzła Szadułki. Oczywiście jest to inwestycja, która jest związana z budową zakładu termicznego przekształcania odpadów. Natomiast trzeba mieć świadomość, że już dzisiaj około 80-90 tysięcy ton generuje zakład utylizacyjny Szadułki. Ale będzie jeszcze więcej. Mówimy o paru dodatkowych tirach, natomiast oczywiście tak. To prawda. Będzie ten węzeł przebudowywany i z. A ma pan wiedzę kiedy? To jest perspektywa najbliższych tych 5 lat perspektywy unijnej. Mhm. Od 3 miesięcy funkcjonuje Pomorska Kolej Metropolitalna. Jak pan ocenia jej wpływ na transport w Gdańsku? Sprawdza się PKM-ka? Sprawdza się ten projekt? Myślę, że jest to projekt bardzo cenny. Warto powiedzieć, że dopiero przeszliśmy pierwszy etap i Urząd Marszałkowski, który był liderem tego projektu. Tak, był i jest liderem tego projektu, ale również miasto Gdańsk, które w sumie zainwestowało w to około 250-270 milionów złotych, przygotowało infrastrukturę. Infrastrukturę, która daje szansę na to, żeby Pomorska Kolej Metropolitalna wpięła się w układ komunikacyjny metropolii. Ale dopiero daje szansę. Ale mam już 3 miesiące doświadczenia, więc można chyba ocenić. Tak jest, ale dopiero daje szansę. Dzisiaj kluczem jest to, aby jednak integrować taryfowo PKM. To oczywiście kosztuje. Taryfowo? Już dzisiaj, to znaczy tak, taryfowo? Już chodzi o to, żebyśmy mieli szansę przesiadać się z Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na tramwaj, autobus, czy to w Gdańsku, czy to w Gdyni. I jest to oczywiście dodatkowy koszt. Ten proces koszt dopasowania rozkładów jazdy, PKM-ki i komunikacji miejskiej został zakończony? Myślę, że tak. Oczywiście cały czas konsultujemy na bieżąco, kosmetyczne zmiany wprowadzamy. Przykładem bardzo, myślę, pozytywnym takich właśnie konsultacji społecznych były rozmowy z Radą Dzielnicy Osowa, gdzie Rada Dzielnicy Osowa w ramach tego bilansu tak zwanych wozokilometrów powiedziała, że być może warto część przenieść tych wozokilometrów w inny sposób ustawić komunikację. I myślę, że to jest fajny przykład,
przykład właśnie tej partycypacji. A gdyby pan tak przełożył to z tych wozokilometrów na jakiś prostszy język? Tak jest. Wozokilometr to jest to, co jeden autobus czy jeden tramwaj, musimy na niego wydać, żeby przejechał określoną liczbę kilometrów, tak? Czyli jeden autobus robi liczbę kilometrów i to oczywiście niesie ze sobą określony koszt. To znaczy, że będzie więcej autobusów na osobę? Nie, właśnie o to chodzi, że dzisiaj z osowianami rozmawialiśmy o tym, że warto przenieść niektóre linie, czy akcenty na niektórych liniach, po to, żeby lepiej skomunikować w ramach tej samej puli środków. Więc to jest dobry przykład, gdzie po pierwsze Rada Dzielnicy Osowa się sama ograniczyła, ale też pokazała, że może konstruktywnie, możemy konstruktywnie tutaj współpracować i przygotować lepsze rozwiązania dla mieszkańców. A jak się powinna rozwijać PKM-ka, pana zdaniem jeszcze? Ważne jest to, żebyśmy w końcu przeszli do tego drugiego etapu, żebyśmy szukali sposobów integracji. I rzeczywiście miasto Gdańsk po pierwsze zaangażowało się, jeśli chodzi o środki finansowe, w przywrócenie, bo tak naprawdę PKM zostało odebrane, czy SKM nawet w pewnym momencie zostało odebrane biletowi metropolitalnemu. Miasto Gdańsk, jak i pozostałe gminy Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego dołożyło środki do tego, aby ten bilet metropolitalny funkcjonował i on rzeczywiście od 13 grudnia będzie funkcjonował, obejmował również Pomorską Kolej Metropolitalną i rzeczywiście SKM. Mówię oczywiście, chociaż to wcale nie było takie oczywiste, dlatego że w przetargu na SKM marszałek województwa zdjął obowiązek tego, żeby SKM, operator tej linii, honorował bilet metropolitalny. I co jeszcze ważniejsze, myślę, dla mieszkańców dobra informacja. Liczymy na to, że od lutego uda nam się wprowadzić tak zwany bilet tandemowy. To znaczy, że gdańskczanie za 140 zł będą mieli szansę przejechać i komunikacją zbiorową Gdańsku, czyli autobusem i tramwajem, ale też SKM-em, który obsługuje i PKM, i tą tradycyjną linię i właśnie w kwocie 140 zł miesięcznie. Myślę, że jest to ciekawa oferta i dzięki temu również liczba osób korzystających z PKM wzrośnie. Za chwilę z senatorem Szymańskim będę mówił trochę o polityce rodzinnej. Czy ten bilet tandemowy to będzie jakoś uwzględniony w karcie dużej gdańskiej rodziny? Dzisiaj mamy rzeczywiście w Gdańsku kartę dużej rodziny. Ta komunikacja jest darmowa. Bezpłatna jest darmowa, darmowa na terenie miasta Gdańska. Warto rzeczywiście podjąć te rozmowy, bo trzeba mieć świadomość, że na PKM jest inny operator. Inny operator i inny właściciel w postaci Urzędu Marszałkowskiego. To ważny apel Czyli jeszcze dyskusji. To nie było uwzględnione. To nie jest dzisiaj uwzględnione, warto to przemyśleć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.